załóżmy, że x, y należą do, zawierają się w liczbach rzeczywistych, zaś a zawiera się w zbiorze x. I że mamy funkcję f, która działa ze zbioru x w zbiór y. Mówimy, że funkcja f jest ograniczona z góry, jeśli istnieje takie m należące do liczb rzeczywistych, że dla każdego x należącego do naszego zbioru a, f od x jest mniejsza lub równa od m. Obrazowo, jeśli narysujemy sobie wykres naszej funkcji, interesuje nas tylko na tym naszym zbiorze a, powiedzmy, że tu on jest, to ja dla tego kawałka mogę narysować jakąś linię poziomą, która będzie powyżej wykresu. Ta linia pozioma, no to właśnie będzie y równe m, no i to właśnie pokazuje, że to m jest ograniczeniem od góry mojej funkcji na zbiorze a. F od x równa się 1 minus wartość bezwzględna z x. Zastanawiamy się, czy ta funkcja jest ograniczona z góry na zbiorze liczb rzeczywistych. No to w pierwszej kolejności zauważmy, że wartość bezwzględna z x jest zawsze większa lub równa od 0. No to minus wartość bezwzględna z x będzie zawsze mniejsza lub równa od 0. Czyli 1 minus wartość bezwzględna z x będzie zawsze mniejsza lub równa od 1. To jest moje ograniczenie z góry dla m równego 1. Wszystkie wartości tej funkcji na zbiorze liczb rzeczywistych są od niej mniejsze, zatem jest ona ograniczona z góry. F od x równa się x kwadrat. Zastanawiamy się, czy jest to funkcja ograniczona na zbiorze od 2 do nieskończoności, łącznie z 2. Nie jest to funkcja ograniczona, ponieważ kiedy ja będę z x-ami zbiegał do nieskończoności, to x kwadrat będzie jeszcze większe i również będzie dążyć do nieskończoności. Mówiąc krótko, nie znajdę jakiegoś m większego lub równego od x kwadrat, ponieważ jeśli ja wezmę x większy niż pierwiastek z m, no to x kwadrat będzie większe niż m, czyli nie jest to ograniczenie od góry. F od x równa się 2 do x tej, gdzie x należy od minus nieskończoności do zera. Zastanawiamy się, czy na tym zbiorze jest to funkcja ograniczona z góry. Tak, jest funkcją ograniczoną z góry, chociażby dlatego, że funkcje wykładnicze dla podstawy większej od jedynki są rosnące. Zatem największa wartość będzie osiągana w elemencie największym, w argumencie największym z naszego jakby zbioru, który nas interesuje. Czyli w zerze. F od zera, 2 do zerowej, to jest po prostu 1. Wszystkie te wartości będą mniejsze niż 1, no, z wyjątkiem zera. F od x równa się 1 przez wartość bezwzględna z x minus 1. Zastanawiamy się, czy ta funkcja jest ograniczona z góry na przedziale od minus 1 do 1. Pierwsza podstawowa uwaga, jaką warto tutaj zauważyć. Wartość bezwzględna z x minus 1 na tym przedziale jest mniejsza od 0. Zatem jak liczbę dodatnią 1 podzielimy przez liczbę ujemną, a w mianowniku zawsze będziemy mieć liczbę ujemną, to dostaniemy liczbę ujemną. Zatem tak, f od x jest mniejsze od zera dla każdego x należącego tutaj do naszego zbioru. Ogólnie na całym jakbyśmy brali również wartości powyżej jedynki, dowolnie blisko jedynki, to nie byłaby ograniczona z góry. Natomiast w tym wypadku są to zawsze wartości ujemne mniejsze od zera. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeśli masz jakieś uwagi, coś jest dla Ciebie jeszcze niejasne, masz jakieś pytania, albo być może znalazłeś jakiś błąd, to możesz mi dać znać, chociażby pisząc do mnie maila, odzywając się do mnie na Facebooku, możesz nawet wysłać SMS-a lub zadzwonić do mnie przez telefon, albo po prostu zostawić komentarz pod filmem tym lub jakimś innym. Natomiast jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, to zapraszam do oglądania innych filmów, do ćwiczenia razem z gestem. Dziękuję i do zobaczenia.